To może sukienka. Do tego brudny róż i beżowe kozaki. Może jeszcze jakiś naszyjnik. Może taki delikatny. No dobra, mamy. Trzymasz nas w napięciu. No bo to jest nowe dla niej. To jest nowe, tak. Co do sukienki bym musiała się chyba przekonać. Tak, czyli ty w ogóle nie chodzisz w sukienkach? Nie przepadam, nie lubię. Nie, no ja to nie kumam z takimi nogami po prostu. Ale ja myślę, że to wszystko się zmieni. Ja bym chodziła w krótkich sukienkach. Ja myślę, że to wszystko się zmieni, ale wiecie co? Niżej trochę, nie? Od swojej nogi. Widzisz? No właśnie, więcej nog. Tak. Rafał Kłapy, co ty myślisz o tej sukience? Mi się podoba, ładna jest. Bo jest taka elegancka, fajna. No wiadomo, zawsze jak kobieta pokaże nogi czy coś, to zawsze jest sexy. Tu były takie kozaczki jeszcze troszkę wyższe, więc była sexy stylizacja. I teraz tak, panie brunetki, taki różowy odpada. Jest zbyt wulgarny, nawet tandetny, ale brudny róż na przykład, albo coś pomiędzy. Na pewno pozwolę sobie na kolczyki, że tak powiem. Najlepiej z różowym romansuje szary. I może przewrotnie, buty sportowe. Adidas. A może różowy plecak. To jest taka odpowiedź na te leginsy, na dres, na coś, co jest wygodne. Yeah, mi się to na maksa podoba. Jak? Nie? Nie? Nie. Ale co nie? Lubię to różowe, zauważone, wszystko to różowe, tylko lubię plecak, buty i kocki. Lubię ten różowy kolor, ale on był za mocny różowy. Lubię taki ładny, jasny różowy. No ty mówisz dodatki, bo ty się znasz na dodatkach. A widzisz, a ja się znam na ciuchach, to my świetnie pasujemy do siebie, prawda? No właśnie.